Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gothic Mroczne Tajemnice. Lecimy z Koksem, pogadamy z Alefem najpierw. Za taką cenę oczekuję czegoś naprawdę dobrego. W kłopalni można znaleźć mnóstwo zamkniętych skrzyni. Glen, jeden z kopaczy na górze, może ci dostarczyć parę wytrychów. Powodzenia. No cóż, wiesz gdzie mnie znaleźć. Okej, okay, no i to tyle, co mogliśmy się dowiedzieć. Pogadamy z Brandikiem. O, zobaczmy, co się stanie, jak wydamy Alefa. Ciekaw jestem. Słuchaj, za każdym razem, kiedy się odwracasz, Alef siedzi bezczynnie i zbija bąki. Czyżby? Wiesz, jakich ludzi nienawidzę jeszcze bardziej od obi boków? Donosicieli! Zejdź mi z oczu! Ciekawe, co na to powie Alef. Doniosłeś na mnie? Ty paladzie? Won! Okej, no to... Nie ma sensu tego robić. Tu mamy pochodnie. Mamy tu jeszcze jakieś kopaczy, z którymi możemy zamienić słowo. Oczywiście. Tam jest jakiś szyb, ale tam... Tam albo nie możemy, albo i tak lepiej, żebyśmy nie schodzili. Nie, tam się chyba nie da nawet zejść. Kojarzę to miejsce, że kiedyś tu wpadłem, ale w ogóle nie kojarzę tych ludzi tutaj. Ani deko, no ale to nic. Mamy klucz od tych skrzyń tego gościa jednego, więc zaraz tam pójdziemy do niego. Tylko to musimy zejść chyba deczko niżej, tak? Tak mi się wydaje, bo skoro tu gdzieś był sklep, to my musimy zejść niżej na pewno. Albo nie. Czekajcie, gdzie ja jestem? Tu jest to, tu jest to. A, tam jest to składowisko. Dobra, to tam wejdziemy. I otworzymy sobie. Tylko, aha, muszę odciągnąć Ulberta. Słuchaj, Jan i pozostali siedzą teraz na dole i zajadają się pieczonym mięsem. Co? Beze mnie? No nie, już ja im pokażę. No, idź sobie. Powinienem... Ale lipa. Dobrze, że... Dobrze, że miałem zapis, ale kurczę, dopiero tutaj... No to nic, no musimy tam iść jeszcze raz. Co zrobię, jak nic nie zrobię, nie? Ważne, że mam... Że odkryłem coś, czego nie znałem wcześniej, czyli no... Jest fajnie, bo czegoś się dowiedziałem. Coś się dzieje ciekawego. I dobra, i tu musiałem zejść chyba niżej. Dobra. I tutaj... Też muszę zejść niżej. No i odciągniemy tego całego Ulberta. Słuchaj, Jan i pozostali siedzą teraz na dole i zajadają się pieczonym mięsem. Co? Beze mnie? No nie, już ja im pokażę! Przepuść mnie! Dobra, niech on sobie stąd pójdzie. Tak będzie najlepiej. A my tu wejdziemy teraz. A on już poszedł, to spoko. Tu mamy światło, ognisty pocisk. A tu mamy... Kulę ognia, 203 bryłki rudy, przydatne. 3 piwa i 3 jabłka. No to super, wydaje mi się, że opłacało się. Nie dość, że trochę doświadczenia zdobyliśmy, to i jeszcze... Jakiś tam... Minimalny chociaż zarobek. Ej ty, tam nie było żadnego pieczonego mięsa. Cóż, widocznie się pomyliłem. Życzę miłego dnia.
Co za głupek z niego. Naprawdę. Dobra, wszystko chyba zrobione jak na ten moment w kopalni, więc możemy wyjść. Musimy porobić parę misji. Fajnie, że mamy teleportację tutaj do tego miejsca. No bo i tak mamy tutaj wrócić później, bo będzie misja od tego maga, który katapultował coś na tereny orków. Ale teraz bym się chciał udać może do... Do zobaczenia następnym razem. A, jasne! Teraz bym się chciał udać do nowego obozu. Ale zanim to chciałbym się nauczyć trochę siły. Miał już wtedy 55 siły. No to wcale nie będzie tak mało jak na ten moment. Czyli na czwarty poziom. Chociaż już mi się wydaje, że na przykład z taką krwiopijcą to może bym już sobie dał radę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale czy tak jest, no to pewności nie mam niestety. Ale wygląda na to, że raczej bym dał radę. Dobra, więc możemy stąd wyjść. Nie ma tu już co robić. Cieszę się, że odkryłem coś ciekawego, coś nowego. Po paru latach grania w tą grę się dowiedziałem czegoś. Bardzo fajnie. Dobra. To myślę, co tu można jeszcze zrobić? Coś tu w ogóle jeszcze można zrobić? Głodnik opatrze, zaginiony strażnik to Randy, okej. Okay. Lekarstwo Droma. Aha, mam przyprowadzić kucharza, tylko gdzie jest ten kucharz? W karczmie, tak? W karczmie powinien być. Mam go tam do niego zaprowadzić jakoś. Już dość tej paplaniny. No to fajnie, kolejna misja. Którą wiem mniej więcej jak zrobić, przynajmniej. Bo reszty to naprawdę na ten moment ciężko będzie ogarnąć. Tutaj sobie jakaś pani tańczy. A chyba z nią nie pogadamy. Odejdź. Kazimierz, nie wolno ci ze mną chcę z tobą rozmawiać. Porozmawiać. Odejdź. Ty nie wolno ci ze mną powiedziałeś rozmawiać. Mu? Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Nie powiedziałem. Nie mam pojęcia, czego chcę od ciebie, Kazimierz. Mhm. I ty myślisz, że ja w to uwierzę, tak? Jesteś głupszy niż myślałem. Ulosnij się z tego obozu, ale zobacz. Jeszcze się spotkamy. Zejdź mi z drogi, człowieku. Okej. Takie coś się stanie, a poczekajcie. Okej, no to spróbujmy może drugą opcję, co się stanie z tą drugą opcją. To się chyba nigdy nie skończy. Tylko, że ten badge by musiał przestać gdzieś iść, bo gdzieś idzie. To już się więcej nie powtórzy. No idzie i idzie. Ciekawe, czy jak go zacznę bić, to coś się stanie. Zasłużył na to! A czemu wy mnie bijecie? No dobra, przynajmniej widzę, że mam sporo obrażenia, naprawdę. To nie mój problem. Mhm, czyli badge się jakby zbugował. To nic, prześpimy się do rana, może badge już będzie bardziej ogarnięty. Miejmy nadzieję. To nie mój. O, tu jest, dobra. Co się dzieje? Kazimierz chce z tobą porozmawiać. Ty gnido, powiedziałeś mu? Co się dzieje? Pewnie, że powiedziałem. W tym obozie nie ma dla ciebie miejsca. Miło, że się przyznałeś, ale i tak się na tobie zawiodłem. Myślałem, że jesteś innym człowiekiem. Teraz widzę, jak bardzo się myliłem. Już czas ulotnić się z tego obozu, ale nie martw się. Jeszcze się spotkamy. Ciekaw jestem, czy się tak spotkamy. Pan wierzba? Zejdź mi z drogi, człowiek. Siekacz. Możesz mnie czegoś nauczyć? Oczywiście. Jeśli chcesz, to pokażę ci, jak zwiększyć siłę. No dobra, naucz mi się siły. Teraz jesteś zdecydowanie silniejszy, ale możesz być jeszcze lepszy. Wróć jeszcze, jak chcesz, żebym cię czegoś nauczył. I zapamiętaj sobie te słowa.
Siły nigdy nie jest za dużo. No i elegancko. Dobra. Nie wiem, gdzie ten gruby bacz idzie, ale mamy przecież misję zrobioną, więc możemy iść do Kazmira, powiedzieć, że już nie ma tutaj nikogo. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Także powinien być zadowolony. Mam już dość tej paplaniny. Myślałem, że to się skończyło już dawno. Kucharz uciekł. No i dobrze. Tylko jest jeden problem. Jaki? W obozie nie ma teraz żadnego kucharza. O cholera. No cóż, ty spłoszyłeś kucharza, to teraz ty poszukasz nowego. Im szybciej się uwiniesz, tym lepiej. Mam nadzieję, że nie potrwa to zbyt długo. Niech to szlak. W tej historii musi być jednak... Dobra, no to nic, musimy jej szukać. Z Melkorem coś możemy pogadać? Nie. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. To skąd ja wezmę teraz nowego kucharza, się zastanawiam. I nie mam pojęcia. Dobra, idziemy już do nowego obozu. No bo tutaj wydaje mi się, że wszystko, co w miarę mogłem, to zrobiłem. Join dla Gorta. No, na razie możemy stąd iść, bo i tak tutaj mam wszystko zrobione. Co w miarę jest w moim zasięgu, co wydaje mi się, że potrafię zrobić. A teraz pójdziemy do nowego obozu. W sumie ciekaw jestem, czy bardziej byście chcieli, żebym dołączył do nowego obozu, czy do starego obozu, bo obóz sekty pomijam głównie dlatego, że po prostu już próbowałem nagrywać serię z obozu sekty i nie podobało mi się tam. O, tutaj mamy dzika. O. No i fajnie, jak zanim tutaj wszedłem, to dzika nie mogłem zabić, a teraz już mogę, no czyli się zmieniło na dobre. Tu są niezłe jaja, bo tam jest ta bestia cała. Spróbujemy pokonać krwiopijcę. Na strzała już schodzą. To ładnie. To może poekspimy trochę tutaj. Skoro już mogę. Co prawda wiadomo, no z zębaczami raczej sobie nie poradzę. Choć spróbujemy z jednym powalczyć, zobaczymy co się stanie. Dobra. No 140 expa, bardzo dużo wydaje mi się za takiego dzika. Co ja mogę jeść, bo mi tam dużo ludzi mówi, znaczy właśnie jest dużo rzeczy, których nie mogę jeść, o to chodzi. Że kurczę, no niby żeby nie było problemu, czy żeby mi tam nie brakło czegoś do misji, to nie mogę paru rzeczy jeść. Sobie tam to ponotowałem w miarę, a tu co mamy? Górski mech, to się może przydać pewnie. Spróbujemy pokonać tego zębacza. O kurde. Nie mam szans. Po prostu mnie wciąga. I tyle. Więc nie będę tutaj nawet próbował go jakoś zabić. Weźmiemy ten górski mech i na razie stąd pójdziemy. To jeszcze nie ten etap. Ale przynajmniej zadaję mu jakiekolwiek obrażenia. No to chociaż tyle, nie? Dobra, i teraz co tu jest? Tam co? Zębacze? Tam są zębacze, czyli to jeszcze nie jest teren dla mnie po prostu. Tu ktoś jest? A zapiszmy grę, czy ktoś tutaj jest. Sam jestem ciekaw. Bandyci tu byli. O kurcze, w tym jeden martwy. I dużo doświadczenia za nich. Co mi się bardzo podoba.
Mamy jakieś dwie skrzynie, to zaraz sobie je otworzymy, ale czekajcie, jeszcze... o, właśnie maczuga. Co to za maczuga? Może jakaś lepsza od mojej? A, niestety nie. Ale 40... W sumie dużo im też obrażeń zadałem. Taki, można powiedzieć, że koksik jestem. Dobra, zaraz sobie otworzymy te skrzyneczki, zobaczymy co w środku. A, otwarta. 10 piwek, 140 rudy i miksturki. Elegancko. A druga zamknięta. Dobra. Sobie zaraz otworzymy. Gdzie prawy, lewy. Dobra, o kurczę, jakie tam bronie były. Jakie tam bronie widziałem? Masakra. Prawy, lewy. 120 obrażeń, jakaś mściwa stal. Ja pierniczę, co to za bronie kosmiczne? Kusza. I dużo bełtów. Elegancko. Bardzo mnie to cieszy. Jakieś kosmiczne bronie znalazłem. Kurczę, 45 punktów siły mi brakuje, ale zarąbiste bronie. Co to jest, kurczę? Z takimi broniami to już będę ciachał nieźle. Dobra, poszukamy tu jeszcze jakichś stworów. Mamy dzika. Dobra, pokonany. Lecimy dalej. Tutaj czasem nie było wilka albo czegoś takiego. Wilk tu chyba był właśnie. No i kurczę, widzę, że się powoli rozkręcam. Bo liczyłem właśnie, że przez naprawdę wiele odcinków będę taki słaby. A tu się zmieniło trochę. Dobra, tu jest ok. Ja bym jeszcze chciał pójść do tego alchemika śmiesznego. Zrobimy to zadanie tam. Trzeba było zdobyć lekarstwo. Bo wiecie, nie chcę iść teraz do nowego obozu, gdzie będę wiedział, że muszę się wracać taki hektar. A jeszcze nie mam tego pierścienia takiego od przemytników. Jak sobie tutaj zrobimy już te zadania, no to wtedy... Znaczy zrobimy to zadanie... właśnie z tym całym alchemikiem, no to wtedy się wrócę i pójdę do nowego obozu. Tu jeszcze mogę coś powiedzieć z kimś, chyba nie. Uczyć się, chociaż w sumie nie mam nawet punktów, żeby się uczyć. A ten znowu będzie chciał kasę. Ja pierniczę. Ale lipa. Nie, no znowu. I wszystko od nowa. Chociaż ja robiłem chyba save'a. W miarę fajnym miejscu. Czasem nie właśnie w tej jaskini już. O, elegancko to było. Dobra, pamiętam ten wzór. Widzicie, jednak macie rację, że robienie save'ów to jest bardzo przydatna rzecz. Prawy, lewy. I tu mamy te zarąbiste bronie. Okej, czyli mi zostało pokonać tam jeszcze jednego dzika i chyba tyle. Także spoko. Dobra, no to stąd już wychodzimy. Poszukamy jeszcze tych dzików. Tego jednego dzika właściwie, bo tam dalej już nic nie ma i tu jeszcze muszę pozbierać jakieś tam roślinki i tyle w sumie. Więc bajransko. Takie save'y mogę robić, takie wczytywania. Straciłem tam nie wiem ile. Parę minut, no może jedną minutę czy dwie.
Zawsze to lepsze niż stracić, kurde, pół godziny, nie? Ale mnie łata. Dobra. I tu jeszcze mamy coś. O, piekielniki. A tam są kolejne dziki, ale tam się już przejdę inaczej, bo tam też trzeba będzie to poogarniać. Kurczę, ile tu jest rzeczy do roboty. To aż trudno opisać, a ja mam dopiero czwarty poziom. A już by się chciało tyle fajnych rzeczy robić. Przede wszystkim chciałbym zdobyć od przemytników ten pierścień taki. Bardzo bym go chciał zdobyć. Wiedziałem, że będą kłopoty. Dobra, tu zapiszemy grę. Jak on mi każe znowu zapłacić, to ja go po prostu pobiję. Myślałem, że to się skończyło. Dobra, nie kazał, spoko. Sprawdźmy, czy go damy radę w ogóle pobić. Ile mu obrażeń robię. Dobra. On ma mistrza w walce bronią, więc sorry, ale no to nie mój poziom, że tak powiem. Ja też się będę uczył walki bronią, ale muszę nabić tak minimum 100 siły, może 120 i dopiero się wezmę za walkę bronią, bo tak to nie ma sensu. Bo co z tego, że ja będę szybko machał mieczem, jak ja nie będę zadawał obrażeń. Także idziemy do tego alchemika jak najszybciej. Ciekawe, czy tu będzie jeszcze ten nawiedzony gościu z misji, ale chyba będzie. Musimy to sprawdzić. No jest, tu jest. Ale to później zrobimy z nim tą misję. Okej, więc teraz tutaj. Dobra. No co jest, Bezi, nie spadaj. Dobra, już jesteśmy blisko. Oczywiście w oddali tekstury migają jak szalone, ale to nic. Tutaj z panem możemy nic nie możemy pogadać, a tutaj... Przysyła mnie Dorm. Dorm? Aha, już wiem. To ten kopacz, który przychodził do mnie po lekarstwa. Czego on znowu chce i dlaczego sam do mnie nie przyszedł? Dorm siedzi w obozie strażników w kopalni. Nie może się ruszyć, więc wysłał mnie po jakieś lekarstwa. Mówiłem temu głupcowi, żeby nie szedł do starego obozu. Ale ten dureń mnie nie słuchał. No cóż, nie mógł trafić w gorsze miejsce. Co z lekarstwem? Dam ci ten lek za 60 bryłek rudy. Mam ci płacić? Ależ oczywiście. Nic. No, prawie nic nie ma za darmo, chłopcze. Oto 60 bryłek rudy. A teraz daj to lekarstwo. Zaprawdę, dziwnym jesteś człowiekiem. Przejść taki kawał drogi i jeszcze płacić za lekarstwo dla kogoś innego. Rzadko widuję taką bezinteresowność w kolonii. W sumie to jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałem. Dobra, przestań ględzić i daj mi to lekarstwo. Bywaj, młodzieńcze. Dobra. Ja się prześpię tu u niego do rana, bo szkoda mi HP. No i co by teraz zrobić? No, możemy iść do starego obozu na chwilę. Ogarnąć zadanko. Co tu jeszcze mamy? Jointa byśmy mogli kupić, test zaufania, ale to musimy iść do nowego obozu. Tą listę tam wzbogacić o parę opcji Laresa. No generalnie chyba pójdę do Mordraga i po prostu... No, z tym Mordragiem ogarniemy i pójdę już z nim do nowego obozu. A na sam koniec zostawię sobie obóz Bractwa. No bo co zrobię? Taka jest moja najlepsza, wydaje mi się, opcja podróży. No bo z Mordragiem tam zawsze trochę doświadczenia wpadnie. Później pójdę z tym nawiedzonym do sekty. A potem to już normalnie misje i będę miał, myślę, jakiś 10 poziom może, albo któryś. Zobaczymy.
coś tu trzeba poogarniać. Tak, jestem trochę zagubiony, bo nie wiem dokładnie, jak należy grać Mroczne Tajemnice, żeby czegoś nie skrzanić. Nie znam za bardzo tego dodatku. Ale coś się powinno udać ogarnąć. O, patrzcie, ile krwiopijec, to aż musimy iść na nie zapolować. Może tam dalej będą jakieś ścierwojady, to też sobie na nie zapolujemy. Tak, żeby nabić trochę doświadczenia. A, zapiszę sobie jeszcze raz na 13. 1, 2 i 3. No i w ten oto sposób mamy 270 doświadczenia, jeżeli dobrze liczę. Czyli całkiem fajnie. Jak na 3 strzały. Dobra, tu mamy ścierwojady, też powinienem mieć na strzała. 80 doświadczenia. No kurczę, bardzo fajnie się XP. A dalej to już bym nie szedł, bo i tak wiem, że... Co tu może być? O kurczę, ten tu płynie. A to są ogniste czy zwykłe? Bo jak ogniste, to ja się boję. Raczej nie mam szans z ognistym takim. W ogóle zobaczę, czy ja im coś zadaję. Kurczę, pół HP. No kurde, no. Może bym dał radę. Ale jaja. Dobra, jednego mam. Drugiego mam. Sorry, że nic nie mówię, ale widzicie, że byłem bardzo skupiony. Trochę dużo ich tutaj było, ale... Wiecie co, mi się wydaje, że oni są do pokonania naprawdę. Tego jednego jakbyśmy pokonali tu. Tylko on musi tu podejść. Dobra, mamy jednego. Drugi podpływa. Dobra, mamy dwa. Nic z nich nie ma, co prawda, ale mamy dwóch pokonanych. No to co? Chleba sobie zjemy zamiast miksturek, bo szkoda mikstur. Ja sobie zapiszę grę. Dobra, no i już mamy w sumie prawie piąty poziom. Dobrze, że tej siły się podszkoliłem trochę, bo... No to mi dużo daje, nie ma co ukrywać. Dobra. No. Teraz, żeby tylko ich zabić, bez tego, żeby oni mnie zabili. Wiecie co, ja zapiszę chyba grę na takim całkowicie nienazwanym, albo dam 14. Bo jest już blisko. Pięknie. Udało się. Udało się, bardzo ładnie. Mamy już prawie piąty poziom. Czy ktoś
Ktoś z was widział, żeby na czwartym poziomie zabijać jaszczury? Jak nie widzieliście, no to już widzieliście. Chociaż pewnie nie takie koksy były. Tak zawsze się wydaje, że o, jestem mocny czy coś, a tu... O kurczę, ale ktoś to zrobił na pierwszym poziomie, nie? Tu jest to pielec, to raczej... Chociaż spróbujemy go zabić, ale obstawiam... No się kojarzę, że bardzo źle się walczyło z topielcami w Mrocznych Tajemnicach, że długo zajęło mi... Nie no, to jak ja szczura miałem na jeden cios pół jego HP, to skoro topielec po jednym ciosie stracił tam 1/10 albo 20, to lepiej nie. Co tu mamy? Ścierwojady. Sobie poekspimy. Gdybym wiedział, że ich tu będzie więcej, to bym sobie na nie zapolował, ale... O kurczę, tu mamy dużo wilczków, ale kurczę, może się okazać, że mamy je na strzała. To wtedy by były spoko, żeby je zabić. Aha, tylko wiecie co ja kojarzę, że... Skóra wilków będzie chyba bardzo potrzebna. Więc dobrze by się było nauczyć skórowania, zanim ich będę zabijał. Tak, żeby po prostu nie marnować tego, bo pamiętam, że bardzo brakuje skóry wilka. I będę się wkurzał, że mi będzie brakować tego. A tak to lepiej polować na coś, co wiadomo, no... Jest łatwo dostępne. Nie będę się później obawiał tego, że mi braknie tam do misji czegoś. No tak jak mówię, no skóry wilka to jestem pewny, że jest co najmniej kilka misji, które wymagają umiejętności skórowania, żeby zdobyć jakoś te skóry. Więc tutaj nie ma co może ryzykować. Tak myślę. O kurde, tu jest jakiś w ogóle dziwny wilk, to lepiej nie. Lepiej iść już prosto do obozu, już nic nie kombinuję, tylko idę. Jeszcze tam sobie pokonam jednego. A gdzie ten wilczek idzie, jestem ciekawy, ale w sumie mam nadzieję, że nie do mnie. Więc zaraz sobie tutaj zapiszemy grę i w kolejnym odcinku już dalej będę ogarniał. W sumie zrobię tu teraz ten zapis. Także dzięki bardzo za obejrzenie i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.